Here you are. Cześć Wam, dzisiaj jest wizu, wizu, nie witam Was w grze, która nazywa się Weathering Wave Serie o tym samym tytule. I ruszymy dzisiaj kilka dziwnych tematów ze względu na to, że jest chaos, chaos totalny. Ja zaraz, wy... znaczy nie tak zaraz, ale powoli zbieram się do wyjazdu i do różnych rzeczy, które tutaj naokoło powinny być. Jutro jeszcze jest stream z Genshin'a z tłumaczenia, więc nawarstwiło się mnóstwo elementów, a ja nie mam świeżych informacji, które mógłbym przekazać tak, jakbym chciał, bo drip nie poleciał. Z mojej perspektywy jest czwartek, jestem zaraz po spędzeniu, nie wiem, 5-6 godzin w Zenle Zero, wynudziłem się jak małki, Może od ZNZ0 pogadamy zaraz. To nie jest głupi pomysł, to nie jest głupi pomysł. Więc y, nie ma dripu. Ludzie spodziewali się, że kiedy zostały wysłane zaproszenia do nadchodzącej bety, do aktualizacji 1.2, to zaraz poleci drip i spodziewali się, że ten drip dzisiaj czwartego będzie. Z mojej perspektywy go nie ma, czyli wczoraj czwartego z waszej perspektywy. Miałem nagrany i przygotowany odcinek, gdzie gadam o rzeczach, które mogę równie dobrze, łatwo przesunąć na następny dzień i on prawdopodobnie tego czwartego wieczorem poleciał, więc e, tak czy inaczej widzieliście już tamten odcinek, więc mogę mogę się do niego na spokojnie odwoływać, ale no nie mam pewności czy on poszedł, bo ten drip jeszcze może się pojawić, nie wiem, koło godziny 18, kiedy planuję wczorajszy odcinek wstawić, a ten jest zaplanowany na piątek po południu, więc jeżeli dziś się pojawił drip, to oglądacie to 6 i ja nie wiem jeszcze o tym, że drip poszedł, ale zakładam, że ten odcinek też może być przesunięty w przyszłość, bo wyskoczył drip, więc przesuwam go nagranego, zmontowanego i przygotowanego i wstawiam go na następny dzień i, i, i... do dripu się odnosiliśmy na odcinku z dripem, a na chwilę obecną z mojej perspektywy dripu jeszcze nie ma. Co się podziało, to się podziało ludzi z Zonziro ma swoją premierę i na starcie muszę powiedzieć, że HoYo umie w jedną rzecz. Ta gra jest bez większych bugów, jest mega ogarnięta i bardzo dobrze zoptymalizowana z perspektywy mojej prywatnej. Jeżeli chodzi o WW dalej są jakieś problemy, są flickeringi, nie flickeringi, trzeba grzebać w plikach, żeby to naprawić I, i ja wiem, ja wiem, że to się da edycją plików i nie zrobić tego nie robię celowo, bo z perspektywy nagrywania i ogarniania tych wszystkich rzeczy, co to znaczy w sumie mógłbym poradnik nagrać, to też nie jest głupie. Rozwiązanie. No ale chciałem, tak jak twórcy zaplanowali, jak twórcy Intended, w taki sposób to trafia do mnie na odcinki. Więc jakby WUWA miała bardzo dużo problemów technicznych od samego początku aż do teraz i aktualizacja 1.1 też nie jest wolna od błędów. Ludzie narzekają, niektórzy odpadają z grania w ogóle przez to, co jest ogromnym problemem z mojej perspektywy, bo to jest świetna gra. Podoba mi się i chcę, żeby wiodło się jej jak najlepiej. Niektórzy ludzie przestają grać, bo po prostu ich sprzęt albo telefony im się za bardzo grzeją, albo na lapkach przestaje im działać, więc różne opinie pisz mi w komentarzu, optymalizacja wbrew pozorom jest bardzo ważna. To jest to, co gadaliśmy na ostatnich likach, spekulacjach i spoilerach, że aktualizacja 1.2 to będzie prawdopodobnie to, gdzie będzie gigantyczny nacisk na optymalizację. I jeszcze ktoś rzucił fajną teorią na temat tego, że to wcale nie PlayStation 5 się zbliża, a iOS bardziej. I to ma więcej sensu. Szczerze powiedziawszy, nie podoba mi się twoja teoria, ale <grywdy> bardzo prawdopodobne, że jest ona prawdziwa, bo to ma dużo, dużo, dużo więcej sensu. Więc jeżeli chodzi o premierę Zenless Zone Zero, to przeszła... Bardzo gładko, w tym momencie bez zająknięcia nie słyszałem, żeby były jakieś większe problemy. Jestem chyba jedyną osobą, o której słyszałem, że miała jakieś problemy, czyli konkretnie zainstalowało mi grę dwukrotnie. W folderze, który wybrałem do instalacji, i w folderze powyżej, więc do folderu ZZZ stworzyło wewnątrz folder Zenless Zone Zero i tam zainstalowało, a potem obok folderu ZZZ stworzyło folder Zenless Zone Zero i również zainstalowało jeszcze raz, czyli ściągnęło kupę plików i zrobiło double installkę. No ale to się czasem zdarza, to miałem przy okazji.

chociaż tak być nie powinno. I ludzie przeskakując na nowy launcher od Genshin'a, od Hoyo mieli te same problemy z Genshin'em i Sonkajem Starelem, więc to jest problem z tym ich nowym launcherem. Poza tym, że premiera gry z Renaissance Zero przeszła niewiarygodnie bardzo gładko i bezproblemowo, to muszę powiedzieć, że to jest najnudniejsza gra, w jaką grałem od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Gameplay, to znaczy konkretnie walki tych dwóch tytułów były ze sobą porównywane ze względu na evady i kontry, jak można zrobić bezpośrednio przy atakach. I teoretycznie da się, ale to działa całkowicie inaczej. Podobieństwo w graniu kiedy postać jest przylepiona do podłoża, nie może skakać, i wszystkie mapy, na których się klepiemy, to są płaskie płaszczyzny. Sprawia, że ja nie mam poczucia, że ty gry ze sobą gameplayowo konkurują. Konkurują ze sobą uwagę odbiorców, nas, bo w tym samym momencie wychodzą aktualizacje, w tym samym momencie wychodzą trailery, w tym samym momencie jest walka o widza. Więc okej, okay, gracie albo w Zenless Zone Zero, albo w Wooden Waves, ewentualnie naprzemiennie, no ale chodzi o to, żeby odciągnąć was troszkę od jednego tytułu, bo możecie grać 10 godzin w WW, albo 5 godzin w WW i 5 godzin Zenless Zone Zero, no to z perspektywy. Chojo jest jednak ważne wbicie tej szpili, żeby zawalczyć troszkę uwagę, ale czysty gameplay w wówie to jest tak, że macie przestrzeń, świat i te wszystkie rzeczy naokoło, te wszystkie mechanizmy, na które jest nałożony system walki, który tutaj działa, sprawdza się jest są, jedyny problem jaki ja mam to jest, że czasem moby się zacinają o nierówny grunt i to nie działa tak płynnie i tak dobrze jakby mogło. Z targetowaniem są problemy. Eee, wiecie, troszkę, troszkę błędów jest. Siedzimy w tym wszyscy, wiemy jak jest. Jeżeli chodzi o Zenle no to tam jest płaska przestrzeń, więc nie ma o co zahaczyć. Z targetowaniem i ustawianiem kamery są problemy tak samo. No i poza tym nie ma tej otwartej przestrzeni, więc ta walka to jest 100% rozgrywki, kiedy mamy rozgrywkę, no chyba, że skaczemy po telewizorach. Więc zapraszam na moją wczorajszą analizę, czy przedwczorajszą, jeżeli ten odcinek zostanie przesunięty. Oczywiście, na moją analizę Zen Zon Zero i moich wrażeń po trzech godzinach rozgrywki, potem pogram jeszcze ze dwie godziny i odinstalowałem tą grę, wynudziłem się strasznie, więc wydaje mi się, że jedyną konkurencję ze strony Zen Zon Zero, jaką Wuwa ma, to jest pytanie, kiedy będą wchodziły aktualizacje, kiedy będą wchodziły trailery i jak dużo hojów pompuje kasy w wypromowanie tego, bo. Kuro Games nie ma tyle pieniędzy co Hojo, niestety, to, to jest jednak inna kategoria wagowa, bardzo inna kategoria wagowa, nie oszukujmy się dysproporcja jest ogromna, Kuro Games nie stać na robienie aktualizacji tak szybko, tak dopracowanych i reklamowania i tych wszystkich reklam zewnętrznych firm do promocji kolabów, nie kolabów to znaczy kolaby to jest inna kwestia w grze ale jeżeli mamy zrobić promocję per kolab to Hojo ma do tego lepsze, cięższe narzędzia tutaj jedyne zagrożenie jakie jest ze strony Zenless On Zero z mojej perspektywy to jest, że Hoyo po prostu będzie pompowało absurdalnie gigantyczne pieniądze w tamten tytuł i zostanie wypromowany do tego stopnia, że ludzie będą w to dalej grali. Bo szczerze powiedziawszy, poza kilkoma osobami, które napisały mi w komentarzach, że im się podoba, to absolutna większość, konsensus mojej społeczności jest takie, że weszli, pograli i co to kurde jest. Może dlatego, że zrzeszyłem wokół siebie ludzi, którzy są podobnym typem gracza, ale naprawdę dawno nie nudziłem się tak w żadnej gierce, jak nudziłem się w Zenith Zero. Więc ja nie czuję oddechu Hoyo na karku w tym momencie, wręcz jest takie. Nie, nie wierzę, że oni to tak spaprali. Po prostu nie wierzę, że spaprali tak nową wychodzącą grę. Dla mnie jest niewiarygodne. To, 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 jest, to jest masakra. No to, to, to... Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Dajcie znać, czy graliście w Zen Lezon Zero i czy widzicie większe podobieństwa z wą Gameplayowo nie, tak jak mówię, to walczy o naszą uwagę, dlatego, że też jest około-animcowa grafika, że też jest gierka 3D i są śliczne anime dziewczynki. No i oczywiście promocja, która będzie wyszarpywała nasz czas na jedną, na drugą stronę. Jeżeli... Hoy oni wpakuje absurdalnie ciężkiego hajsu w promocję, to wydaje mi się, że wejście tej gry, aktualizacja 1.0 z Zero to jest pierwsza i ostatnia aktualizacja, która tam robi robotę, bo, 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 bo potem, będzie, potem będzie po prostu ciężko. Nie, nie z tym gameplayem, nie, nie z tym co oni tam mają, nie z tym wszystkimi rzeczami naokoło. No ale to jest może moje skojarzenie i moja. Aha, dobra, ubiło. Mam wrażenie, że tak, jakby zabrakło jednej części animacji, że, że, że nie było jednego żegnięcia od smoka, i że jeszcze coś powinno być. No ale. Ochłel, well, ochłel. Well. Nio, 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 nio. I jak tylko się pobawię bardziej z tym flickeringiem, to też będę ruszał w tany z fabułką, która tutaj jest. Ale to możliwe, że nie przed końcem weekendu, bo ja na weekend jestem na wyjeździe i mnie po prostu nie ma, dlatego też nagrody dalej są niewysłane, niepoagarniane są rzeczy, wyrzuty sumienia z każdej strony. Jest ho! ludziska. Jest chaos, a dopiero dotarłem do tego fragmentu mapy, bo biegałem naokoło i nigdy tutaj nie podszedłem. A teraz jak na to patrzę, to jest takie, myślałem, że to będą grzybki ala z ten, od Aranar, tam z Sumeru, a tutaj jest totalnie inny vibe. Podoba mi się ten vibe, bardziej neonowy, jest tak niebiesko i są czerwone światła i to razem daje taki troszkę inny klimacik, więc. Zwiedzanie bardzo na propsie, znowu odkryłem jakąś miejscówkę, która mi się podoba. Na razie z całej gry to jest chyba miejscówka, która mi się najbardziej podoba. Hmm. Yeah. O, ten smok jest cudowny, uwielbiam tego smokodni. Robi to wrażenie, to, które chciałbym. I jeszcze to latanie na mieczu, stanie na tych, 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 tych jakby, nie wiem co to jest, tafla wody, czy, czy co ona tam ma. I. Bleh, I'm firing my laser! Uwielbiam postać, jest naprawdę spox. Więc każdy, kto jeszcze jej chce i, i po nią walczy, i tam ogólnie jest z nią na tak, to to, 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 to trzymam za was kciuki, bo radocha z grania jest. Fantastyczna, w sumie najprzyjemniejsza gameplayowo postać, którą mam na ten moment, przy czym ma dość słabą przeżywalność. Nie spodziewałem się, że będzie miała tak słabą przeżywalność. O, no tu jeden z drugim może Ciebie zniukujemy. Mm, I masz spejczo. Jej standardowe ataki są troszkę underwhelming. To znaczy fajne rzeczy na nich robi, ale, ale mam wrażenie, że, że obrażenia są żadne. No, ale, ale to może ja. Dobra, nie trzymam was tutaj za długo, to jest tyle, co miałem do powiedzenia. Mam parę fajnych rzeczy około spekulacyjnych, niespekulacyjnych, które będą w najbliższych dniach, tylko cały czas żongluję czasem na ten drip. Więc mam nadzieję, że drip nam nie rozsunął tego odcinku, bo już następne odcinki, które, jeżeli drip nie pójdzie piątego z perspektywy mojej nagrywki, czyli. Potencjalnie dzisiaj, kiedy planuję ten odcinek wstawić, to oznacza, że do dripu będę się odnosił dopiero po weekendzie. Przepraszam za to, jeżeli widzicie ten odcinek przed dripem, a drip poleciał w międzyczasie, to mnie po prostu fizycznie nie ma we Wrocławiu przy kąpie i nie jestem w stanie się odnieść, nie jestem w stanie tego nagrać, więc moje wrażenia będą bardzo opóźnione. Więc, oczywiście, miejscóweczka jest totalnie z randomixa, nieprzygotowana wcześniej. Chaos jest, chaos jest. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Mogowie, wasza magia, jest potężna, jesteście Arcy Mogowie, wasza magia, jest Jesteście arcyosom, i lisi Twitcher, nauczył wasza magia z Twitcher. Potężna jesteście Twitcherosą i na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już za jakiś czas. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odnaka, świetnych, pięcioklaskowych rolek. Niech Boże Karenzie Wam sprzyja. Do następnego. I hej! I tak psz, widzę, 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 ale tak jakoś nie zauważyłem jak to klepałem i odchodziłem od tego, więc się muszę cofnąć i podnieść. I już echa są na dzisiaj zrobione, więc dzisiaj dzisiejszy dzień też będzie totalnie na spidzie, tylko spalić energię, spalić te wszystkie rzeczy i odebrać, odebrać nagrody. A, dobra, no to w tym drugim.